Zajmiemy się tajemniczym tworem o nazwie gamma, a w zasadzie gam będzie dwie. C-dur oraz a-moll, najpopularniejsze gamy, na których poruszamy się. No właśnie, cóż to jest takiego gamma? Z pewnością ze szkoły podstawowej kojarzycie klasyczne do, re, mi, fa, sol, la, si, do, które śpiewaliście wraz z nauczycielem muzyki. To właśnie była gamma, z tym, że będziemy używać nie nazw solmizacyjnych, a nazw literowych. Pierwsza gamma, C-dur, zbiór ośmiu dźwięków ułożonych w odpowiedniej kolejności wzajemnej relacji do siebie, tworzących określone brzmienie. No cóż, brzmi to na razie trochę tajemniczo, ale kiedy usłyszycie pierwsze dźwięki i co można z tymi dźwiękami zrobić, stanie się to z czasem coraz bardziej jasne. Do czego służą nam gamy? Gamy, posiadając odpowiednie rozmieszczenie dźwięków i odpowiedni klimat brzmieniowy, pozwalają nam na granie na przykład i budowanie na nich odpowiednich motywów basowych. Nudno byłoby, gdyby basista grał przez cały utwór tylko i wyłącznie pojedyncze dźwięki, choć rola basu jest generalnie przypisana do tego, żeby grać oszczędnie. Ale właśnie na owych gamach możecie te dźwięki trochę bardziej urozmaicić, tworząc bardziej zawiłe motywy, pochody basowe, ale również zagrywki, a także w dalszym etapie nauki improwizacje, ponieważ na gamach bądź skalach dźwiękowych również muzycy improwizują. Nie bierze się to znikąd. Trzeba mieć jakąś podstawę, gamy i skalę. Właśnie tę podstawę muzyczną nam dają. Zademonstruję teraz gamę C-dur. Przypatrzcie się uważnie. Dźwięk C, zaczynamy właśnie od niego. On znajduje się w różnych miejscach gitary basowej oczywiście, ale tym najbliższym, najbardziej powszechnym miejscem będzie próg trzeci na strunie A. C-dur, no właśnie, pierwszy dźwięk C, a więc od tego C gamma bierze swoją nazwę. I mamy pozostałe dźwięki, ich rozmieszczenie widzicie na diagramie. Zwróćcie bardzo baczną uwagę na to, aby dokładnie i precyzyjnie przyciskać dźwięki tuż przy progach. Początkowo możecie mieć trudność z osiąganiem większych odległości. Palce są jeszcze nierozciągnięte. No cóż, ale nie ma innej rady, jak tylko rozciągać te palce, między innymi podczas grania tej gamy. Jest to bardzo dobre ćwiczenie również na rozgrzewkę. Kiedy nauczyliście się już gamy C-dur, ale co podkreślę, nauczyliście się ją w tak doskonały sposób, że gracie bez dłuższego zastanawiania się, czyli po prostu macie ją pod palcami, możemy przejść do budowy własnych, na razie prostych, motywów muzycznych zbudowanych na tejże właśnie gamie. Spróbuję zupełnie na bieżąco wymyślić teraz jakiś motyw. Będzie to po części improwizacja, ale właśnie chcę, żebyście zobaczyli i przekonali się na własne oczy i uszy, że improwizacja też opiera się na pewnych schematach. Zagrałem teraz pewien motyw, który idealnie mógłby wpasować się w jakiś utwór rockowy. Posłuchajmy, jak zabrzmiałoby to razem z perkusją.
dużej mierze to, jaką formę dla naszego motywu basowego przyjmiemy, jest uzależnione od tego, co gra perkusja, ale również co gra cały zespół. Ale perkusja jest takim instrumentem, który bardzo ściśle z gitarą basową współpracuje i pod tą właśnie perkusję ustawiamy w dużej mierze, szczególnie od strony rytmicznej, to, co chcemy zagrać na basówce. To oczywiście był tylko jeden przykład na to, co można zrobić na bazie gamy C-dur. Zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście sami szukali własnych rozwiązań w oparciu o tę gamę, jak również inne, które poznacie w przyszłości. Starajcie się nie popadać w pewne schematy, tak? A więc na przykład wyszukiwać dźwięki trochę na wyrywki. Nie iść dźwiękami po kolei, tak? A więc aby to nie było coś, co idzie właśnie według klasycznego do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ale starajcie się również w budowaniu swoich motywów basowych lądować zawsze na początku i na końcu na pierwszym dźwięku danej gamy. Co prawda nie jest to też jakaś żelazna reguła, ale na sam początek dla bezpieczeństwa proponuję. Co istotne, starajcie się również słuchać współbrzmień poszczególnych dźwięków, czyli brać pewne rzeczy na ucho. A więc nie tylko musicie mieć daną gamę pod palcami, ale również coraz bardziej słyszeć ją. Po pewnym czasie zorientujecie się, że własne motywy muzyczne powstają w waszej głowie i przelewacie je automatycznie na gryf gitary basowej. Poznaliście już gamę C-dur, a teraz czas na gamę A-mol. No właśnie, pojawiają się dwie tajemnicze nazwy dur, mol. Cóż to oznacza? Gdyby ująć sprawę bardziej fachowo, dur oraz mol ujawnia nam tryb danej gamy, tak? A więc mówimy, że ta gama jest w trybie durowym, a inna gama jest w trybie molowym. Również tyczy się to akordów, tak? Akord dur, akord mol. Ale w takim najprostszym opisie mógłbym powiedzieć tak. Gamy oraz akordy durowe są w swoim brzmieniu po prostu pogodne, wesołe. Natomiast gamy lub akordy molowe brzmią bardziej ponuro, smutno, wręcz czasem złowieszczo. Po prostu taki jest klimat muzyki i my ten różnorodny klimat możemy wyrażać na różne sposoby. Między innymi gamy oraz akordy pomagają nam w wyrażaniu tego właśnie. Standardowo zacznę prezentację gamy A-mol od jej zagrania. Patrzcie uważnie. Możecie zadawać sobie pytanie, dlaczego poprzednio prezentowałem gamę dur na przykładzie C-dur, a teraz mol na przykładzie A-mol. Otóż tak jest najprościej. Jest to jeden i drugi przykład, jest typowo szkolnym przykładem. Chodzi tutaj konkretnie o nazwy dźwięków. Być może zetknęliście się już z tym, że dźwięki mogą być również podwyższane lub obniżane, a więc fis, gis, dis i tak dalej. Gama C-dur nie ma żadnych dźwięków podwyższonych ani obniżonych. C, D, E, F, G, A, H, C. Jest to najłatwiejsze do zapamiętania. Podobnie jest z gamą A-mol. Poszczególne dźwięki nazywają się A, H, C, D, E, F, G i znów A. Również nie mamy nic podwyższonego, a więc znacznie łatwiej oswoić się z tymi rodzajami gam. Również na przykładzie gamy A-mol postaram się zbudować jakiś prosty pochód, motyw basowy, ale ta właśnie gama poprzez swoje bardziej smutne, ponure brzmienie będzie miała trochę inny klimat. Spróbujmy. Thank you.
zagram to jeszcze raz z perkusją. Również i tutaj na przykładzie gamy Amol zachęcam Was do własnych poszukiwań i odkrywania nowych możliwości. Starajcie się unikać totalnych oczywistości, tak, a więc nie zawsze iść kolejnymi dźwiękami zupełnie jeden po drugim, ale od czasu do czasu przeskakiwać. Wraz z Waszym rozwojem jako muzyków przekonacie się, że pewne wyważenie pomiędzy dużą ilością dźwięków a ich małą ilością daje bardzo dobry efekt, na którym korzysta zarówno i słuchacz oraz Wy jako muzycy. Było o gamach C-dur oraz A-moll, ale chciałbym poruszyć jeszcze temat akordów. Na bazie gam, poznanych przez Was gam, możemy zbudować również akordy. Cóż to takiego? Akord. Akord w swojej klasycznej postaci jest trójdźwiękiem, to znaczy, że zawiera trzy dźwięki. Z pewnością zetknęliście się z tym, że gitarzysta bądź pianista gra akordy na swoim instrumencie, uderzając kilka dźwięków, ale równocześnie. Natomiast basista najczęściej gra tak zwane rozłożone akordy. Żeby stworzyć ten akord, ten trójdźwięk, wybrałem sobie, no właśnie, trzy dźwięki z gamy C-dur, ale nie są to przypadkowe dźwięki. Otóż, poznając w przyszłości interwały, czyli odległości między dźwiękami, nauczycie się ich różnych, mniej lub bardziej zawiłych nazw. Tymczasem już teraz, przy poznawaniu budowy akordów, ja podam Wam nazwy trzech podstawowych interwałów, na bazie których te akordy budujemy. Pierwszy z nich to pryma. Pryma, czyli jak pierwszy. Pierwszym dźwiękiem jest po prostu w tym przypadku C. Od prymy idziemy dalej do drugiego dźwięku i to jest tercja, a w tym przypadku, w przypadku akordu durowego, tercja wielka. Pamiętajcie, akord durowy zawiera w sobie tercję wielką, a za chwilę w przypadku mol, amol, to się trochę zmieni. Idziemy dalej. Idąc od tej prymy, dochodzimy również do kwinty czystej. A więc pryma, tercja wielka, pryma, kwinta czysta. I grając po kolei, z powrotem. W przypadku akordu A-moll zmieni się właśnie ta newralgiczna tercja. Mianowicie z tercji wielkiej przejdziemy na tercję małą i już to pokazuję. A więc znów zaczynamy od prymy. Przechodzimy na tercję, ale tercję małą. I dopełnieniem tego wszystkiego jest niezmienna kwinta. Pryma, tercja mała, pryma, kwinta czysta. I po kolei. Dodam jeszcze, że poszczególne akordy, czy to durowe, czy molowe, można grać tak samo w pewnych postaciach, tak? A więc akordy mają swoje przewroty, postać zasadnicza, przewrót pierwszy, przewrót drugi. Gryf gitary, ale również na przykład klawisze pianina oferują nam możliwości zagrania akordów od różnych dźwięków, a więc nie zawsze musimy grać dany akord od prymy, tak? Ale ta pryma pojawi się gdzieś przewrócona, jak sama nazwa wskazuje, przewrót. O tym będzie z pewnością mowa w kolejnych lekcjach.